Dziecko ma do czynienia z wieloma bakteriami w czasie rozwoju. Dlaczego akurat meningokoki są takim zagrożeniem? Skąd? No tutaj jest cały szereg problemów związanych przede wszystkim z niedojrzałym układem odporności, dlatego te najmłodsze grupy wiekowe, dzieci w pierwszym roku życia i do 5 lat chorują najczęściej, co nie oznacza, że kilkuletnie dzieci czy nastolatkowie nie będą chorować podobnie. No ale tutaj jest problem u małych dzieci z jeszcze niedojrzałym układem immunologicznym i to też u dzieci przebiega choroba niezwykle gwałtownie. Natomiast jeżeli chodzi o zagrożenie meningokokiem, to jest to powszechnie występująca bakteria w jamie nosowo-gardłowej. I nastolatkowie, nastolatki i osoby dorosłe mają najwyższy odsetek nosicielstwa, co oznacza, że około 1/4, około 25% jest nosicieli zdrowych. Czyli niekoniecznie, jak się ma bakterie w jamie nosowo-gardłowej, choruje się. Przy niesprzyjających warunkach bakteria może dostać się do krwi, no i wtedy mamy już chorobę i nieszczęście. Nie każdy nosiciel choruje, nie każda osoba, którą tą bakterią poczęstuje, a to się dzieje przy bardzo bliskich kontaktach, przy życiu razem, w wspólnym gospodarstwie domowym, używaniem tych samych sztućców czy przedmiotów, które bierzemy do ust, no i w końcu przy pocałunkach. Kontakt ze śliną, z wydzielinami z nosogardzieli. Czyli dzieci najbardziej zagrożone są do którego roku życia? Najczęściej chorują w pierwszym, a zagrożone bardziej do 5 lat. Ale chciałabym tu bardzo podkreślić, że każdy wiek może wiązać się z tą chorobą. Czyli to, że już dobiliśmy do 5 lat, nie zaszczepiliśmy dziecka przeciw meningokokom, nie oznacza, że dziecko na pewno nie zachoruje i że ta choroba nie będzie przebiegała gwałtownie. Dlaczego w takim razie warto wyprzedzić tą chorobę? To znaczy to, o czym wspomniałam. Wyprzedzić ją możemy właśnie szczepiąc się. Kiedy należy się zaszczepić? Kto powinien się zaszczepić? W momencie, kiedy dziecko osiągnie wiek, w którym można zastosować szczepionkę przeciw meningokokom ACWY od ukończenia 6 tygodni, przeciw meningokokom B, które najczęściej występują w naszej populacji, zresztą nie tylko polskiej, to ukończone 8 tygodni. Także jak dziecko kończy 8 tygodni, może otrzymać jedną i drugą szczepionkę, bo pełna profilaktyka to podanie B i drugiej ACWY. Do kogo skierowane są bezpłatne szczepienia finansowane przez województwo małopolskie? No przede wszystkim do tych małych dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zbiorowiskach dziecięcych, bo właśnie te miejsca są szczególnym narażeniem. Placówki opiekuńczo-wychowawcze to przede wszystkim również dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej. Tutaj mamy podstawowy problem, jeśli chodzi o profilaktykę. Ona nie jest finansowana przez program szczepień i wobec tego inicjatywy samorządowe to jest pomoc dzieciom w uzyskaniu profilaktyki. W tym wypadku dedykujemy dzieciom, które opieki rodzicielskiej nie mają w takim stopniu, żeby rodzice zdecydowali się na kupno kosztownej szczepionki. Szczepienie, jak wspomnieliśmy, też chroni przed tym, o czym Pani wspomniała, czyli to jest zagrożenie niepełnosprawnością, zagrożenie życia. Głuchotą, nieraz uszkodzeniem wzroku, czyli tutaj bardzo wiele
bardzo wiele narządów może ulec uszkodzeniu i co jest bardzo ważne, wiele takich ekonomicznych badań pokazało, że szczepienie stanowi wartość dla całego społeczeństwa, dlatego że leczenie choroby, intensywna terapia, długotrwałe później pozostawanie pacjenta pod opieką wielospecjalistyczną, no i korzystanie z rozmaitych później form pomocy i leczenia powodują, że ten bilans zdecydowanie przemawia za profilaktyką. Czyli zachęcamy do szczepień. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.